Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Łatwo zadać pytanie, trudniej na to pytanie odpowiedzieć. To jest taka specjalna technika akademicka, że prezentuje się tytuł w formie pytania, później się to pytanie pogłębia, a na końcu mówi się, że ma się nadzieję, że w dyskusji znajdziemy odpowiedź na to trudne pytanie. Ja odrzucam tę pokusę i będę chciał jednak wziąć tego byka za rogi i przedstawić Państwu próbę przynajmniej odpowiedzi na pytanie, które uważam za pytanie bardzo ważne. Proszę mi tylko pozwolić najpierw uzasadnić moją obecność. Część z Państwa może, zwłaszcza ze względu na moją obecność w debacie publicznej w ostatnich latach, kojarzyć mnie głównie z kwestiami prawa konstytucyjnego, kwestiami związanymi z kryzysem praworządności w Polsce. Tak rzeczywiście było, bo uważałem, że tego od prawników wymaga sytuacja, która w naszym kraju wystąpiła, ale jak zapewne też część Państwa wie, ja od ponad 20 lat jestem związany z branżą farmaceutyczną, ponieważ jestem także partnerem w Kancelarii Domańskiej Zakrzewski Palinka, gdzie na początku dekady lat 2000 właściwie zakładałem praktykę doradztwa w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego. Byłem przez wiele lat szefem tej praktyki Life Sciences, która w pewnym momencie była chyba największą praktyką w Polsce, być może nawet w Europie Środkowej i Wschodniej. Miała ponad 40 prawników specjalizujących się w zakresie właśnie Life Sciences. Później zająłem się czymś innym, ale ze względu na pewne zmiany, które u nas nastąpiły, jestem znowu w tej praktyce, współkieruję nią z panem doktorem Mateuszem Mądrym. Mamy zespół około 20 w tym momencie prawników. Mamy nadzieję, że te dni wielkości, które mieliśmy kiedyś, powrócą. I w tym czasie byłem także bardzo mocno zaangażowany przez te 20 lat w różne etapy dialogu społecznego, w ważnych kwestiach dotyczących ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa refundacyjnego. Między innymi byłem jedną z osób, które reprezentowały branżę farmaceutyczną w tak zwanym sporze marżowo-cenowym. Wtedy po drugiej stronie był między innymi pan profesor Jerzy Hausner, który reprezentował stronę rządową. Byłem także zaangażowany we współpracy z panem profesorem Michałem Kuleszą w ocenianie szeregu aktów prawnych, między innymi ustaw dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w zakresie prac nad ustawą refundacyjną na początku kolejnej dekady. Na zlecenie różnego rodzaju organizacji rządowych także wraz z panem doktorem Zalasińskim badałem ten dialog społeczny, to znaczy między innymi badaliśmy bardzo szeroko kwestię tak zwanej oceny skutków regulacji, czyli tego procesu, w którym rząd, państwo zastanawia się, jakie skutki będzie miało to, co uchwali, między innymi jeżeli uchwala coś dla obszaru zdrowia, no to na zdrowie. Analizowaliśmy ocenę skutków regulacji przez wiele, wiele lat przygotowywane dla aktów prawa unijnego, dla aktów prawa krajowego. Mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że od wielu, wielu lat jestem zaangażowany w ten dialog i go obserwuję. I on oczywiście wyglądał różnie. Nieraz był lepszy, nieraz był gorszy. To, czy on był lepszy, czy gorszy, nie miało w ogóle barw politycznych. Trochę zależało to pewnie od ludzi, którzy stali na czele rządu, ministerstwa, ich poglądów na to, jak należy tworzyć prawo. I myślę, że jestem w związku z tym w jakimś sensie upoważniony do tego, żeby po pierwsze powiedzieć, dlaczego ten dialog jest ważny, a po drugie, dlaczego on teraz właściwie upada, ze względu nawet nie na to, że to jest czyjejś konkretnej osoby wina. To nie jest wina ani konkretnej osoby, ani konkretnej partii, ani konkretnego kraju nawet, bo on upada na całym świecie. Ale jest to wina pewnego rodzaju zmian, które w naszych głowach i w społeczeństwie powstają, a które powodują, że następuje takie bardzo dziwne założenie, że jeżeli spotyka się rząd i biznes, to tam musi się dziać coś złego. Że jeżeli zaczynają rozmawiać, to znaczy, że coś tam się szykuje bardzo, bardzo niedobrego i w związku z tym najlepiej nie rozmawiać. Ponieważ jeżeli będzie się rozmawiało, to a nuż ktoś może oskarżyć o lobbying, ktoś może oskarżyć o korupcję, ktoś może oskarżyć o to, że to w ogóle nie ma sensu, bo przecież jeżeli rząd jest rządem, to rząd powinien wiedzieć, co ma robić. To nie jest tak, między innymi z tego powodu, że jeżeli człowiek staje się ministrem, prezydentem czy profesorem nawet, to nagle niczego dziwnego, jakiś cud z jego głową się nie dzieje, polegający na tym, że ma syndrom Boga i wie wszystko. I nadal dobrze jest, jeżeli jest otwarty na rozmowę i na to, żeby zrozumieć, jakie są inne punkty widzenia. I ostatnio w roku 2023 pojawił się bardzo ciekawy artykuł w czasopiśmie międzynarodowym dotyczącym tworzenia polityk dla zdrowia i ten artykuł dotyczy etycznych aspektów
dialogu społecznego. To znowu może wydawać się dziwne, bo my postrzegamy dialog społeczny jako no po prostu coś technicznego być może, a tutaj poważni naukowcy, między innymi z King's College w Londynie, mówią, to ma wymiar etyczny, ta rozmowa ma wymiar etyczny. I o co chodzi z tym etycznym wymiarem i dlaczego, i o tym chcę dzisiaj powiedzieć, ten dialog i ten etyczny wymiar tego dialogu jest zagrożony. Otóż podstawowe założenie jest takie, że każdy z nas ma ograniczoną racjonalność. To znaczy nikt z nas nie wie wszystkiego, każdy z nas podchodzi do zagadnień z pewnego punktu widzenia. I teraz dialog w tworzeniu polityki jest, jak mówią autorzy tego artykułu, translacją wiedzy, przekładem wiedzy jednej osoby, jednej grupy, jednej strony na wiedzę drugiej osoby, drugiej strony, na przykład wiedzę dotyczącą tego, jak działa biznes na stronę rządową i wiedzy o tym, jak działa administracja rządowa na stronę biznesu, po to, żeby można było znaleźć rozwiązanie dla problemów najważniejszych. I teraz, jeżeli w tej rozmowie istnieje założenie, że ten dialog jest grą o sumie zerowej, to znaczy, że albo ty wygrywasz, albo że jeżeli ty wygrywasz, to ja przegrywam, a jeżeli ja wygrywam, to ty przegrywasz, to nie jest dialog, który toczy się w jakimkolwiek sensie etycznie. I to nie jest wymysł branży, czy to farmaceutycznej, czy jakiejkolwiek innej, że ona chce tego dialogu, tylko ten obowiązek dialogu jest zawarty w zobowiązaniach prawnych, którymi stroną jest między innymi Polska. Na przykład obowiązek realnych konsultacji społecznych dotyczących aktów prawnych. Podkreślam, realnych konsultacji społecznych, a nie formalnych, udawanych, które są traktowane jako pewnego rodzaju potrzeba administracyjna, formalna, jest obowiązkiem prawnym. Dlatego, że tylko w ten sposób możliwe jest tworzenie skutecznego prawa. Znaczy, jeżeli rząd jakikolwiek w tym artykule, ten artykuł nie dotyczy Polski, dotyczy Mołdawii, Węgier i innych krajów, tak, żeby jest to problem ogólnoświatowy. Jeżeli rząd przyjmuje pozycję szeryfa, który nie rozmawia, wie i po prostu reguluje, to na pewno stworzy złe prawo, które następnie będzie nieskuteczne, będzie trzeba je poprawiać i w związku z tym straci się czas, a problemu się nie rozwiąże. Więc otwartość na rozmowę jest nie tylko wymogiem etycznym, ale wymogiem prawnym. Jak podkreślam, na rozmowę realną. Ja pamiętam, że niestety z tego mojego doświadczenia, oczywiście ta dyskusja nie zawsze była realna. Pamiętam, że kiedy rząd zaprosił branżę farmaceutyczną do składania uwag dotyczących ustawy refundacyjnej, to chyba wyglądało tak, że mniej więcej w piątek wpłynęło, jeżeli dobrze pamiętam, 10 tysięcy stron tych uwag, bo było tak dużo podmiotów zaangażowanych tak wielką zmianą. A już w poniedziałek był nowy projekt, prawda? Być może jest tak, że urzędnicy pracowali ciężko przez sobotę i niedzielę i to wszystko uwzględnili, ale zdrowy rozsądek wskazuje, że raczej tak nie było. A szkoda, dlatego że na pewno nie było tak, że to wszystko, co wypracowali ludzie znający tę przestrzeń, która dotyczyła ta ustawa, było nic nie warte. Na pewno były tam spostrzeżenia, które były istotne. Mówię o tym dlatego, że nasze doświadczenie z tym dialogiem pokazuje, jeszcze raz to podkreślam, że nie każda dyskusja pomiędzy biznesem a rządem jest grą o sumie zerowej. Być może taki wymiar mają negocjacje dotyczące ceny produktu leczniczego w procesie refundacyjnym, ale jest cała masa innych przestrzeni, czy to dotyczących na przykład instrumentów dzielenia ryzyka, czy to kwestii związanych na przykład ze sprawnością administracji w rejestrowaniu badań klinicznych, wydawaniu decyzji o pozwoleniu na badanie kliniczne, gdzie wcale tak nie jest, że interes jest tylko po stronie branży. Ja kiedyś prowadziłem też takie debaty z urzędnikami dotyczące tego, czy jest jakiś interes państwa polskiego w tym, żeby szybko rejestrować badania kliniczne. Miałem wrażenie, że nie ma zrozumienia, że badania kliniczne to na przykład transfer wiedzy dla naszych lekarzy, dla ludzi, którzy tutaj pracują, że to oczywiście także pewnego rodzaju wsparcie finansowe. Ta przestrzeń była zawsze traktowana jako gra w pewnym sensie o sumie zerowej albo jako wyłącznie interes drugiej strony. Tak nie musi być. Zanim przed tym kongresem z panem profesorem rozmawialiśmy o tym pewnym przykładzie bardzo realnym, gdzie zablokowanie dialogu, nie wiadomo z czyjej winy, nie chodzi o to, żeby to wskazywać, w sporze marżowo-cenowym było bardzo interesujące. W pewnym momencie, ażeby rozwiązać ten spór, który trwał w latach 2000, ze strony rządowej przyszła propozycja ugody polegająca na tym, żeby firmy farmaceutyczne dokonały darowizn na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. I z drugiej strony właściwie zapanowało milczenie. No i wszyscy pomyśleli, no nie ma chęci do dialogu. Nie chodzi o to, że nie było chęci do dialogu. Po prostu jest tak, że ta propozycja ugody była niewykonalna ze względu na przepisy międzynarodowe dotyczące zakazujące świadczeń nieodpłatnych na rzecz administracji państwowej. A więc
ta sytuacja, gdyby była oparta na dalej idącym, ona była oparta na dialogu. Były spotkania, zresztą ten dialog bardzo mocno ruszył do przodu właśnie wtedy, kiedy pan profesor stanął na stronie, po stronie rządowej i chciał ten problem rozwiązać. Ale gdyby było go jeszcze więcej, można by było znaleźć rozwiązanie lepsze. Tutaj brak dialogu spowodował, że nie dało się tego problemu rozwiązać. I teraz, jeżeli mamy świadomość, że ten dialog nie zawsze wyglądał dobrze, że musimy w nim bardzo dużo poprawić, jeżeli mamy badania, które pokazują, że i konsultacje społeczne, i ocena skutków regulacji musi wyglądać inaczej, że większe zaufanie po jednej i po drugiej stronie musi się pojawić, to na to wszystko przychodzi ten problem, od którego zacząłem to nasze spotkanie. Współczesność powoduje, że ten dialog jest jeszcze trudniejszy. Głównym zagrożeniem dla dialogu, jeżeli chodzi o obszar zdrowia, jest rosnący populizm i rosnąca emocjonalność w społeczeństwie, polegająca na tym, że jeżeli tylko ktoś zaczyna rozmowę na temat trudnego tematu, związanego na przykład z sytuacją polskich szpitali, albo związanego z konkurencyjnością płatników, która zawsze była, czyli z taką sytuacją, w której oprócz jednego płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, mamy jeszcze innych prywatnych płatników, którzy mogą na przykład lepiej zagospodarować pieniądze, które Polacy wydają z własnej kieszeni na świadczenia zdrowotne, to nie tylko jest trudno prowadzić ten dialog, ale właściwie ten dialog jest niemożliwy do otwarcia. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek podnosi ten temat, to natychmiast jest atakowany populistycznie w sposób następujący. Żadna rozmowa w tym zakresie nie ma sensu, ponieważ jest niezwykle ryzykowna politycznie. Proszę zobaczyć na przykład na kwestie związane z dyskusją, związaną z podwyższeniem efektywności działania sieci polskich szpitali. Każda rozmowa na ten temat zaczyna się od jedynego pytania. Czy będziecie likwidować? Czy będziecie likwidować? Czy będziecie likwidować? To jest najważniejsze pytanie, dlatego że ono jest wstępem do podniesienia ogromnej populistycznej emocji, w której racjonalność nie ma już żadnego znaczenia. Jeżeli będziecie likwidować cokolwiek, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Proszę zobaczyć na toczącą się od wielu, wielu lat w Polsce, oczywiście zanikającą, powracającą dyskusję na temat właśnie konkurencyjności płatników, czyli wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Chcecie wprowadzić prywatne ubezpieczenia zdrowotne, a więc będzie nierówność. A więc bogaci będą mieli lepiej niż biedni. Doświadczenia międzynarodowe na pewno na to nie wskazują, że tak musi być. Można to zrobić inaczej, ale populistyczna blokada w momencie, w którym zaczyna się tę dyskusję, powoduje, że właściwie te tematy stają się tematami tabu w dyskusji dotyczącej polityki państwa. Dlaczego stają się tematami tabu? No bo nie ma jak ich dotknąć, bo jeżeli tylko się rozpoczyna dyskusję, to od razu człowiek jest właściwie politycznie kamieniowany. Drugim elementem, oprócz tego populizmu, ten populizm płynie z różnych stron sceny politycznej, jest coś, co można nazwać zwiększoną emocjonalnością społeczeństwa. Jest cała masa badań, które pokazują, że ludzie, głównie ze względu na wpływ mediów społecznościowych, to jest naprawdę bardzo poważny problem, przestają myśleć w kategoriach racjonalnych i systemowych, zaczynają myśleć w kategoriach jednostkowych, indywidualnych. Przykład, mówi się bardzo dużo o kryzysie imigracyjnym w Europie, gdzie się przedstawia zagadnienia z nim związane w formie racjonalnej, w formie Exceli, przyczyn, przepływów, a nagle pojawia się ten przerażający obrazek z tym biednym tureckim chłopcem na plaży w czerwonej koszulce, który utonął, kiedy próbował z rodzicami przeprawić się do Europy. I wszyscy koncentrują się na tym obrazku, a nie na tych wszystkich systemowych, nudnych, excelowych zagadnieniach, bo tutaj jest emocja, bo tutaj jest konkretna osoba. COVID przyniósł nam inny przykład takiej sytuacji. Wszyscy, wydawało się, rozumieliśmy, dlaczego działający system szczepień, wysoka wyszczepialność jest ważna racjonalnie jako systemowa ochrona przed zakażeniami. A tu nagle pojawia się sytuacja emocjonalności, która ludziom każe myśleć bardziej o interesie swoim indywidualnym, interesie swojego dziecka. Czyli w takiej sytuacji, co mnie obchodzi system? Jeżeli ja tutaj mam swoją rodzinę i swoje dziecko, co mnie obchodzi wyszczepialność społeczeństwa, jeżeli ja mogę stać się ofiarą, czy moje dziecko może stać się ofiarą jakichś skutków ubocznych tej szczepionki? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na całym świecie, w szczególności w Europie, po epidemii covidowej, ogromnie wzrosła liczba skarg konstytucyjnych, które płyną do sądów konstytucyjnych, gdzie zaczyna się kwestionować obowiązek szczepień, który w Polsce, chcę tylko przypomnieć, funkcjonuje w prawie od lat 60. ubiegłego wieku. Dlaczego nagle teraz ludzie pomyśleli, że to jest niekonstytucyjne, że to jest naruszenie ich wolności osobistej i zaczęli kwestionować system? Dlatego, że zaczęli myśleć bardziej swoim indywidualnym interesem, swoją emocją, niż dobrem wspólnym czy dobrem systemowym.
I te tematy, o których mówiłem wcześniej, czy to kwestia efektywności polskich szpitali, czy to kwestia związana z tymi innymi zagadnieniami, o których mówiłem, konkurencyjnością płatników, już nie będzie nigdy postrzegana przez perspektywę dobra systemu, jakiegoś abstrakcyjnego, bezosobowego systemu, tylko właśnie przez indywidualną potrzebę, indywidualną emocję. To tak jakby ktoś chciał reformować system szkolnictwa i nikt by nie chciał patrzeć na to, czy ten system będzie wydolny, tylko pytał, ale czy moja szkoła będzie nadal funkcjonować, czy ja będę miał 100 metrów, czy moje dziecko będzie miało 100 metrów do szkoły. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja myślę moją emocją, moją indywidualną sytuacją, moim doświadczeniem. I to jest ogromne zagrożenie, bo to oznacza, że dialog nie staje się czymś oczywistym. Dialog staje się luksusem w pewnym sensie. Albo można powiedzieć, gotowość do rozmowy współcześnie nie staje się czymś absolutnie normalnym, tylko wymaga wielkiej odwagi politycznej. Czy wymaga pewnego rodzaju heroizmu, jeżeli w ogóle ktoś chce racjonalnie o tych sprawach rozmawiać. Bo oto mamy teraz taką sytuację, proszę Państwa, że Polska i nie tylko Polska, wiele krajów stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi na przykład z kryzysem demograficznym, z wieloma innymi zagadnieniami, których nie da się rozwiązać indywidualnie, nie da się rozwiązać emocją. Te problemy trzeba rozwiązać wspólnie, racjonalnością, dialogiem i systemowo. A nie ma absolutnie przestrzeni, żeby to robić. Bo przeciwstawia się temu fala populizmu, przeciwstawiają się temu ludzkie emocje, przeciwstawia się temu zmiana naszego myślenia, w którym już lekceważymy skutki systemowe, nie obchodzą one nas jako ludzi, jednostki, skupiamy się na naszych indywidualnych potrzebach. I w związku z tym właściwie odpowiedź na to pytanie, które zostało zadane w tytule tej prezentacji brzmi nie, dialog nie jest możliwy. I to jest odpowiedź bardzo tragiczna, dlatego że już nie tylko te tradycyjne problemy, o których mówiłem na początku, pewna obawa, nieufność w relacji pomiędzy rządem a biznesem, pewnego rodzaju takie poczucie, że oto rząd powinien być właśnie takim szeryfem, który wie, jak rozwiązać problemy i nikogo nie pyta, stoją na przeszkodzie tego dialogu, ale dodatkowe przestrzenie, czyli właśnie populizm i ta emocjonalność indywidualna, o której mówiłem, która na przykład w przypadku szczepień jest bardzo mocno widoczna. I to oznacza, że odpowiedź na to pytanie brzmi nie, nie jest on możliwy. To jest odpowiedź tragiczna, bo to oznacza, że my tych problemów nie rozwiążemy. W związku z tym trzeba coś robić i trzeba się ratować z tej sytuacji. I ja nie mam w tym momencie oczywiście odpowiedzi bardzo konkretnych, jak to zrobić. Chciałbym tylko w pewnym sensie zabić w dzwon, że tych problemów, które przed nami stoją, nie da się rozwiązać właśnie pozywaniem na szeryfa, nie da się rozwiązać skupieniem na emocjach. Trzeba je rozwiązać systemowo. W związku z tym potrzebujemy ludzi i po jednej, i po drugiej stronie, i po stronie rządowej, i po stronie biznesu, którzy mają odwagę to zrobić. Którzy potrafią w tej trudnej sytuacji przekonać, że ten dialog jest mimo wszystko konieczny, rozwiązania systemowe są konieczne, bo jeżeli nie będzie tych rozwiązań, to będzie z nami bardzo, bardzo źle. To wszystko, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę w innych momentach i na innych forach kontynuować tę dyskusję i być może nie jest tak źle, jak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o ten dialog. Dziękuję Państwu serdecznie.